Siema, kędziołeczki, my kolejne odcinki z Farming Simulator 19 z tą seria posłów się ze mną sąsiad. A dzisiaj stoimy sobie na naszym zimi przed fendym. Dzisiaj akcja talerzowanie. Mało tu nam już zostało praktycznie, bo mamy zostało nam raz, dwa, trzy, cztery, pięć przejazdów, ale dzisiaj mam coś innego zaplanowane bardziej. A to się dowiecie później. Dobra, ja odpolę fynda. Jak widzicie, założyłem GPS-a do fynda. Stwierdziłem, że jednak muszę trzeba założyć, bo ja trochę wkurza ten GPS. Czekajcie, ja muszę tutaj zrobić jedną opcję. Wiecie, bo coś mi się tutaj muszę sobie poprzestawiać wszystko. 6 metrów. To dobra. Opuszczmy i lecimy. Łe. Nie mu opuszczmy. Dobra, i lecimy. A co tam znaczy? O GPS-ie toż. Fajnie, bo sobie włączam GPS-a. Tempomatic i sobie dygamy. To zrobimy tak. Bluetooth sobie wyłączymy na razie. Dobra, pójdziemy sobie miniaturę od razu. Już jesteśmy tutaj. Czekajcie, już teraz góry bardziej. 5 minut stawiania się do miniaturki. No, to by to na pewno. Jak widzicie, doszedł nowy, tak, to jest nowy komputerek, doszedł. Widzę właśnie, że doszedł. Tu nawet na dachu widać, że mamy GPS-a, takiego białego. Nie widać go. Może mi sąsiad nie ukradnie. Co już jadę? Bo miałem jeszcze do wyboru z John Deere'a, ale mówię nie, bo sąsiadowi jeszcze się spodobał i weźmie se do John Deere'a. Jeszcze taki biały wziąłem. Jakby był John Deere'owski, to jeszcze sąsiad by mi podpierdolił, co by było. Wezmę już. Jeszcze takich pięć komputerów se tu walnę w tym traktorze. Jak widzicie, na moim stanie koncie mamy 138 tysięcy. Jest to spowodowane tym, że sprzedałem wczoraj. Na ostatnim odcinku u Seby sprzedałem soję, całą soję sprzedałem. Zarabiałem około, tam było chyba 88 tysięcy. No i tyle nam dało to. I tam jeszcze jajka chyba sprzedałem. I gnój jeszcze sprzedałem, bo cały gnój sprzedałem. Tam trochę zostało praktycznie. Bo mam nowe plany. Dzisiaj będziemy zaczynać wycinkę drzew u mnie na gospodarstwie. Będzie nowa inwestycja, ale jaką to musicie sobie. Musicie poczekać do kolejnego odcinka albo trochę dwa odcinki dalej, bo Jakoś. nie wiem, jak tam będzie z tymi koniami, bo muszę poczekać, jak konie będą na 100%, żeby je sprzedać. Oddać 50 tysięcy sąsiadowi. I Siema. o 40 parę tam, ale tutaj tym. No, jakoś tak. I wtedy sobie będę mógł już sobie właśnie tą inwestycję zrobić. Inwestycja jest droga, bo 125 tysięcy, aż mnie to wyniesie. Tam są kraty, jesteś tu. Co? Kraty są, że jesteś, to jest dla ciebie. Ja jestem bogaty. O, jeszcze są świnie, będą na sprzedaż już w kolejnym odcinku praktycznie. To co tam? No wiecie, dzisiaj tutaj trochę popracujemy sobie.
kolejnym odcinku już będziemy sobie zaczniemy siać, bo są dwa pola, nie, zboża będziemy w kolejnym odcinku siać. Co będziemy siać, to w kolejnym odcinku będziemy siali jedno pole pszenicy i jedno pole owsa, właśnie do koni. Jedno pole będzie kukurydzy zasiane i dwa pola będą zasiane słonecznikiem, tak, słonecznikiem. Dwa pola. Stwierdziłem, że sobie odbiegnę trochę z tych, co my siali wcześniej. Stwierdziłem, że sobie słonecznik zasieję. Czemu nie? Header to sobie tam wypożyczę do Nefolanda header i sobie będę kosił. To wypożyczenie headera to tam nie jest jakieś drogie pieniążki. Wszystko jest drogie. A właśnie na terenie. Dobra, skończyliśmy. Złożymy sobie talerzówkę. Okej, ja muszę ją podnieść w ogóle, bo jej nie podniosłem. Złożymy sobie talerzówkę, a wy macie teraz czas, żeby zostawić subskrypcję, zostawić łapeczkę. Ja sobie dodaję łapeczkę, miły, zostawcie miły komentarz. Ale jak wam się spodobała seria, to wbijcie też na kanał Seby, gdzie go macie w opisie. Na naszego Discorda i kanał z Reala. U Seby tak samo możecie to samo zrobić, zostawić subskrypcję, łapeczkę. I u mnie na kanale wbijamy 90 subskrypcji, bo u mnie jeszcze nie wybiło, a u Seby już wybiło dawno. Chyba. No, już mam 91. No i też zapraszam was na Sebę na kanał, gdzie macie odcinek Z Alpin. z Alpin. Nie wiem, który będzie pierwszy w ogóle. Nie, drugi będzie po tym odcinku. To Znaczy mój będzie. rano, gdyby, a ja gdzieś To. pod wieczór. No właśnie, ja będę już miał. Już jutro będziecie mieć odcinek z samego rana. O, widzicie, ZTS z beczką stoi. Bo pracowałem sobie. I teraz tak. To sobie tu zostawimy. I teraz będzie tak. Taka sprawa. Trzeba wziąć. Dobra. Czekajcie, ja tu zamknę. Teraz tak, bierzemy ładowarę. Trzeba wsiąść przyczepę do Bell. Będziemy to wszystko na przyczepę do Bell ładować. Łe, Boże. Płot aż przestawiłem. Aha, i zakupiłem sobie większą przyczepę, jak widzicie. A może większą, nie, to czy dłuższą. No i pojemność ma 27 ton, a ta ma 17, chyba ta. No i taki wagon, praktycznie to tak wygląda jak wagon, nawet tablice są z napisem wagon. Pokażę wagon, no są wagon napisane na jednej i drugiej, tylko tu muszę tą przyczepę zawieźć do lakiernika, żeby mi tu dół pomalował tak jak tu jest na czarno. Żeby były te przyczepy takie same. I co? I tylko tu mam płaską blachę, tą falowaną. Tym się różnią te przyczepy. A co się przy zakupieniu z kapłem po prostu. Dobra, Nie, tak bierzemy. naprawdę. Czekajcie. My sobie teraz tak. Otworzymy sobie burtę. Wstaniemy sobie tu. Na razie kopereczkę sobie zgasimy. O, widzicie, nawet mamy nową piłę. Chyba wymieniłem piłę. Nie wiem, Czy że to sobie. byś chciał wycinać? No, Java wycinam. Łobolum Java. No, za chwilę też się biorę za wycinkę. No, dziś się tak bardziej sobie Java będziemy wycinać. Różny odcinek po prostu. O, taki luźniejszy. Będziemy się brali i jeszcze dzisiaj jak zdążymy, to już sobie przestawimy ten stuk gdzieś indziej. Na razie. Na razie bym go planował sobie, ja go sobie chyba tu wywiozę. Gdyby go na razie ustawię. Dobra, odpalimy sobie. Mam nadzieję, że tym plecakiem co mam tutaj, ja sobie dam radę, bo zadziała pytać. Chyba nie dam rady.
problemem podniosłem. To mogę jako dodatkowo pożyczyć od ciebie, nie? No, chcę wejść, bo ja ładowarką ładuję. Kurde. Dobra. Dzięki, nie załaduję tak. Dobra. W ogóle to podniosę. Aha, dobra, To idę co tutaj. przyjadę. Nie wiem czemu to tak jest. Co? Te cienkie to ręką chyba możesz powrzucać, co? Co? Bo te cienkie to sobie dobrze radę ręką nawet powrzucać. No. W tym razie by to było bardziej realistycznie, bo nie tak, że pyćmy sobie to drzewo i sobie podnieśmy, rzućmy je sobie na widły i sobie po prostu podnieśmy. To trzeba objechać. No widzicie, tu już też mam pola już przesiekłony do siewów. Ja to nawet nie mam nic, ani w woda nie rozlana, ani nic, ale co to mnie martwi, to. Wiecie, ja sobie podciągnę to. Dobra. Bardziej tam. Przesuniemy. Dobra. Wiecie co, ja sobie tu może wezmę to. Poucinam. Niby ten spadło. Dobra. A co to będę musiał później rębak sobie pożyczyć i zrębakować. Ja będę wypożyczał, bo muszę jeden korzeń sobie tego. Możemy się wtedy To możemy się złożyć. Pożyczyć po prostu tam złowie, to jest chyba tam grosze. No po prostu się dogadać, żeby w jednym czasie wziąć sobie wypożyczyć. No a ja obalam pierw wszystkie drzewa i później się biorę za obcinkę ich. No z najgorzej jest tym właśnie drzewem. O, się piła normalnie zacina. Ty, to się obali. O, leci! O, poszło. Teraz tak, te małe, pewno to się tak na te choinki. Teraz weźmiemy sobie te choinki. O, i to jest jedno takie duże. Dobra. Bierzemy się dalej. A się tu pustka zrobiła teraz, bez tych drzew. To są chłopaki, bo... Chyba taka... O, widzę właśnie sąsiadek. Jedzie. Znowu boliłem. Jedno z tymi pięciu. Tak się to łódko zrobiło. Bo tu się teraz takie przestrzeń zrobiła. O, wsunę to. Dobra, jakoś wsunąłem to. Proszę tutaj. Dobra. Dobra, jakoś mi to wsunęli. Pilam po polu na razie coś pompa. Dość kozak się, ktoś duże pole się tu zrobi, nie?
No to robimy najgorzej, bo te duże trzeba, będzie trzeba obcinać i tak dalej, i tak dalej. Ale to chyba rękami sobie tak, małe gałązki to nawet rękami bym pożyczał. Te duże to już tam będzie trzeba koparką. Ładowarką. Lepiej to pójdzie. Ładowywać. My takie właśnie, takie cienkie to nakładli. W realu, praktycznie dokładnie bym dawał jej radę ze spokojem. Dobra. Jak to teraz sobie zacząć tu? Czekajcie, może jeszcze to tutaj mamy. Rzucę. Oła, spadłem. Jeszcze z piłą to nie widziałem, żeby skakać. Ma takie. Kto to? Tam ze spokojem sobie tam radę załamać. Tak, jeszcze raz widzę, że jak coś są pasy zapięte, że idzie coś spalić z przyczepy tam. Serio? Nieraz te pasy są tak, że one niby są, ale nie dopinają do końca. Że to, co jest pod pasem, to nieraz ci wyskakuje tak samo jest, jak chcesz podpiąć jajka. No nie, o Boże, to u mnie te pasy to totalnie. Łe, żeby mi to na łeb nie spadło. Bo to będzie straż musiała przyjechać. Helikopterem bym musieli mnie. Nie wiem, jakby mnie to przydusiło. Okej, gdzie jeszcze. Tu przednie. O! On się teraz biło. Gdzie to się przednie na dwa razy? No bo wyborze pierwsze drzewo z kolana. Dobra, jestem ile dostanę za to drzewo jedno. ciekawe, czy we farmingu jest takie coś jak rodzaje drzew, że na każde drzewo jest inna cena. Ciekawe. No, na przykład proste, wygięte, pofalowane. No, albo, że nie wiem, tam, że masz sosny, czy też właśnie jest różnica. Nie wiem. Nigdy ci powiem, że się nie interesowałem tym. Też się nie interesowałem praktycznie. To jedno drzewo z pola. Czy 600? No wiem, bo tak na trociny to jest nawet nie opłaca się.
Chyba ta. Wątpię, żebym 3600 dostał. Dobra. Ja może to chwycił w całość. No, troszkę. Inne są po... Chwyć. Ale nabiłem te drzewo. W ogóle to nie ma ceny za cienie. Wiecie co, ja muszę burtę za, nie? Nie chciał, nie chciał, żeby mi coś spadło z tej przyczepy. No, ale to będzie. Się nie chce podnosić. Big. No, ja ci biorę za wycinanie tego lasu tutaj przyłączę. A bo ty teraz się tam bierzesz? No bo jak będziesz wycinał te korzenie, no to po co brać maszynę teraz? Aha, no. Ewa. Znaczy, tu mam parę drzewek na wycinki. Wiecie, ja to może spróbuję tak włożyć. Wszystkie trzy. Dobra, jakoś mi to podnieśli. Już, co za... To nie chce mi spaść. Czekajcie, może to tak... Tak... To sobie może tak... Łe Boże. Dobra, tak nie było. Teraz pójdą hejty za to. Coś tam zrobił. Aha, dobra. Lista. Powie, czemu ja tak gałąź podniosłem taką grubą? Dwustronną włączoną. No i tak też bezstronną, żeby nie było, że hejty, kurde, tutaj lecą, że drzewa całe podnoszę. A tu się da bez strumena podnosić. Patrzcie, nie mam włączonego. Widzicie? A? Bo zaraz by było, że jak można podnosić całe drzewo w całości. Ten się bugi, drzewa w powietrzu widzę. Są nawet. Co? Drzewa w powietrzu nawet są na tym mapie. Nie wiem, jeszcze nie widziałem takiego. Las, tym las, kiedy mam pierwsze. Takie. Jakie dobre te drzewa. Wiesz co, ja to po prostu działa chyba ten. O, przy tych małych jest to, że przy tych drzewach, co wycinam, te małe No. korzenie znikają. Od razu. No, bo to jest chyba takie małe, że... No. No dobrze. Dobrze, bo nie będę musiał się bawić z tym. Nie będę musiał jakoś specjalnie się bawić w to. Dobra, o Boże, te drzewa. Nie cierpię tych drzew obcinać. Sosna się tak słabo obcina we farmingu, że to jest masakra. No to trochę. No to takie rozlazłe. To jest masakra. Połowę gałęzi ci znika, połowa zostaje i tyle jest tego. Czyli znikło. Które są już tak sobie, że... O! Wróciło dwa.
Sprawię sobie tylko do... Widzicie, nie podniosę. Już podniosłem. Poładujemy sobie tamte, a te sobie tylko nie będziemy obcinać z liści. Po prostu je tak wrzucimy. Masz jeszcze. I ty jeszcze weźmie drugą przyczepę. A nie, bo na tamte nie powrzucę, bo mają kolizję. Się zapomniał, że tamte przyczepy mają kolizję. Też będę to powrócony tutaj. Teraz się. Nam się myliło. Ja po prostu tak powrzucę. Czekajcie, ja to idziemy po balą, tak. Zgarniamy, kurde, normalnie jak katem bym jechał. Do bolu udziela. Zobaczysz to na odcinku, co odwaliłem. Chłopie, jakbym katem jechał. Wziąłem jakieś drzewko, wziąłem ich wszystkie te drzewka pobalałem jednym drzewkiem. Gdzie idzie jeszcze tak? Wiesz, jaka pustka się zrobiła tutaj? Na pewno. A tamte coś się wytnie. Już tylko to też się wytnie. I to też się wytnie. Ogólnie, bo jak sobie teraz myślę, ja to będę później przerabiał. To będzie inaczej ten płot w ogóle stał. Ale to już sobie tam wytnę poza odcinkiem, my sobie to załadujemy, wywieziemy i zakończymy sobie odcinek, bo mamy 27 minut, zanim dojadę na ten, no właśnie tartak, to nam też minie trochę czasu. No to na pewno. Ja sobie pojadę koparką, nie będę już podpinał fenda. Fenda podpięć podpinał. Mam się nadzieję, że tarczak pracownicy z tartaku się nie obrażą, że z liściami im przywiozę drzewa. Mówię, te korzenie to sobie po prostu albo sobie poza odcinkiem sobie ogarnę, albo, ale chyba poza odcinkiem sobie ogarnę, albo będę sobie robił to już w kolejnym odcinku u Seby. Dobra, zapinamy sobie pasy i lecimy. Ciekawe, ile dostanę za to. Ale to się taka pustka tu zrobiła. Ja tu sobie już będę powoli zaczynał robić wszystko. Gdzieś za dwa odcinki będę właśnie. Inwestor przyjedzie i będziemy sobie inwestować. Wszystkie plany mam. Wszystkie plany już mam tutaj rozłożone. Wiem co i jak. Ile pieniążków trzeba wydać. Gdzieś koło 200 tysięcy powinien już za wszystko wyjść. Ja się napiję napoju. Napój. Inny taki. Napój bogów. Napój bogów, nie będę tu reklamować. Bo za reklamy nam nie płacą. Nie płacą. Za nie płacą. Co? Za nic nam nie płacą. Na razie nam za nic nie płacą. Ja to nagrywam nie dla pieniędzy. Praktycznie. Nawet nie wiem, jakie są zarobki na YouTubie. Na pewno marne. No tutaj na tym tartaku to idą. Dzień w noc, dzień w noc. O, ja dostałem 5500. To... 5000, no 6000 dostałem.
Dobra, zlecimy sobie, zjedziemy na farmę i sobie podczas drogi sobie zaraz zakończymy. Jedziemy sobie na farmę i zakończymy sobie odcinek. Mówię. Ja sobie to będę ogarniał albo sobie na odcinku, albo sobie to ogarnę już za odcinkiem. Bo u siebie na odcinku już będę chciał sobie. Nie, siewy jeszcze nie, bo pier idą zboża. To jeszcze nie. O, sobie na odcinku sobie coś porobię. Podejrzewam, że sobie już będziemy. No, będziemy tutaj dalej działać. Ale 100% chyba sobie to zostawię na sobie odcinek w środę, na środę, bo nie mam, będę nie miał co robić praktycznie. Jedynie jakieś misje, ale misje jak mi się nie chce. Jedynie sobie jeszcze na u sobie na odcinku bym gnojowice rozlał. Tam na tamte pole i bym wywoził. A to nie, to mogę zrobić to sobie poza odcinkiem, co trzeba powycinać. Ja bym sobie rozwiózł gnojowice i wywiózł ją. To mi przez praktycznie przez cały odcinek na pewno mi to by zajęło. Dobra, bo ja muszę sobie teraz wjadę sobie tu na razie. No i już sobie na odcinku i sobie bym się zaczął wziąć za te korzenie. Sobie tutaj te korzenie tu. Aha, jeszcze. To też będzie musi wyjechać. Zara, taka pustka zrobiła tutaj. I co, i to by było na tyle w tym odcinku. Zostawcie subskrypcję, łapeczkę, wbijcie na kanał sobie, gdzie macie odcinek Zara. Dzisiaj też będziecie mieć. No, w piątek też macie odcinek alpinkowy sobie i co? I to by było na tyle. Zostawcie subskrypcję, łapeczkę, dzwona pierdolnicie. I co? I jeszcze raz mówię, wbijcie do sobie na naszego Discorda, na kanał z Reala i co? Cześć, na razie. Do kolejnego. Na razie.